Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Witaj, zapraszam do obejrzenia wideokastu dotyczącego pierwszego modułu kursu Podstawy sporządzania potraw i napojów. Dzięki informacjom zaprezentowanym w filmie. Zdobędziesz niezbędną wiedzę przewidzianą w tej części szkolenia. W prawidłowo zestawionej diecie wartość energetyczna dziennej racji pokarmowej powinna obejmować wszystkie składniki pokarmowe potrzebne organizmowi w tym uwzględniać około 15% białek, 55% cukrów i 30% tłuszczów. Graficzne przedstawienie proporcji produktów, jakie powinny znaleźć się w naszej diecie, przedstawia tzw. piramida żywieniowa. Pokazuje nam ona model odżywiania, który możemy stosować przez całe życie. Piramida żywienia to graficzne zilustrowanie zalecanych rodzajów produktów i ich ilości w naszej codziennej diecie. Wierzchołek piramidy stanowią słodycze i czerwone mięso. Powinniśmy jeść je rzadko i w małych porcjach. Zawierają one dużo tłuszczów, których spożywanie może prowadzić do udarów mózgu lub zawału serca. Nie można z nich całkowicie rezygnować, ponieważ są źródłem łatwo przyswajalnego przez organizm żelaza chemowego, które odgrywa ważną rolę w transporcie tlenu do komórek. Drugim z kolejności poziomem piramidy jest nabiał. Powinno się jadać go codziennie. Mleko i produkty mleczarskie są źródłem pełnowartościowego, dobrze zbilansowanego białka, łatwo przyswajalnego wapnia oraz witamin z grupy B. Niedobór wapnia może skutkować odwapnieniem i w konsekwencji osteoporozą. Witaminy z grupy B są natomiast niezbędne dla sprawności układu odpornościowego i nerwowego. Kolejny poziom piramidy stanowią ryby, drób i jaja, które należy spożywać kilka razy w tygodniu w ograniczonej ilości. W tych produktach znajduje się witamina D, niezbędna dla kości i zębów. Tłuste ryby, takie jak łosoś, tuńczyk i makrela są bogate w kwasy tłuszczowe omega-3. Znajdujące się poziom niżej owoce i warzywa należy jadać codziennie, najlepiej podczas każdego posiłku. Stanowią one najbogatsze źródło witamin i składników mineralnych oraz błonnika. Chronią nas przed chorobami układu krążenia, wspomagają prawidłową pracę układu pokarmowego. Ponadto zawierają antyoksydanty, które usuwają z organizmu wolne rodniki. Na najniższym poziomie piramidy znajdziemy produkty zbożowe, czyli np. ciemne pieczywo, ryż, płatki śniadaniowe. Są one świetnym źródłem błonnika, witamin i substancji mineralnych. Produkty zbożowe powinny stanowić podstawowe źródło energii w diecie człowieka. Należy je spożywać codziennie. Najważniejsze jednak w zdrowym odżywianiu jest systematyczne dostarczanie wody do organizmu. Codziennie należy pić przynajmniej 1,5 litra wody. Bez niej składniki odżywcze z pożywienia nie mogą być transportowane do komórek ciała. Woda jest niezbędna do wchłaniania pożywienia z jelit i odżywiania komórek. Bierze udział w usuwaniu szkodliwych produktów przemiany materii, a także w reakcjach biochemicznych. Ma wpływ na regulację temperatury ciała. Zwilża błony śluzowe, stawy oraz gałki oczne. Dziękuję za uwagę i zachęcam do zapoznania się z pozostałymi materiałami dydaktycznymi zamieszczonymi na platformie edukacyjnej.